That shit down. Well, z tej strony Agnostik. A może dzisiaj bardziej Daniel. Gramy dzisiaj sobie na Ffat i bardziej trilautowy gameplay z msr i komentarz też. Jak pewnie zauważyliście, FOW zmieniłem na standardowy 65, czyli w pole widzenia, bo wam przeszkadzało niektórym na te 90 czy 100, mówiliście, że po co to używam i tak dalej, ale no jak sami widzicie. No ale dobrze sobie poradziłem nawet z tym 65, a tutaj muszę wspomnieć, że nie grałem przez ostatnie dwa tygodnie, jedyne trzy godziny na Steamie mam nabite, przez ostatnie dwa tygodnie, tak. Jakoś nie miałem okazji, nie miałem chęci grać w MW3, okazje to na pewno by się zdarzyły parę, no, nie miałem chęci po prostu, nie chce mi się za bardzo ostatnio grać w Call of Duty, tylko właśnie, wiecie, na początku zacząłem tak robić te filmiki, tak bardziej dla zabawy i tak dalej, aczkolwiek... Wraz z tym, gdy ta widownia tak rosła, teraz już mam tam te ponad 3000, to taki, czuję taki obowiązek, że muszę wypuścić te dwa filmiki w trakcie tygodnia. I jakoś to troszeczkę nie zawsze jest takie w sumie dobre dla mnie, bo niby to jest taka dyscyplina i tak dalej. Aczkolwiek na przykład, no czasami aż no jestem zmęczony czy coś, głowa mi boli, ale chcę już nakręcić ten filmik. Może wiecie nawet dobrze, aczkolwiek, no. Nie jest to coś dobrego robić takie rzeczy, bo no nie wiem, no wolałbym robić tak bardziej na luza i to powinienem tak podchodzić do tego na YouTube, bo to w sumie jest moje hobby. Za so dużo z tego nie ma, jak na razie to nic, znaczy coś tam zawsze można zgarnąć. Bo teraz na przykład nie powiedziałem wam jeszcze, bo to było chyba właśnie z dwa dni temu. Podpisałem nowy kontrakt z nowym partnerstwem. No. To jest Union for Gamers, Cars się nazywa. Nie wiem, jak oni tam będą się sprawować. Dobre warunki umowy, aczkolwiek, no nie wiem. No, wiecie, z poprzednią um, firmą też niby wyglądały na dobre warunki. No i jednak nie była taka dobra ta firma. Ten TGN nie podobał mi się wcale. Tam naprawdę pisało, że 80%, a później się okazało, że to jest 80%. Z tych co oni zyskują, oni jeszcze są pośrednikami z inną firmą, która ma 60%, a ta firma ma 60% od YouTube'a, także wiecie, no to to jest troszeczkę, później wychodzi tam mało na koniec samym, jak można się to tam policzyć, domyśleć. No i właśnie dlatego to mi się wcześniej nie podobało, w tej firmie jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądać. Aczkolwiek, no co wam jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? Całkiem dobry wynik na koniec tego meczu FFA. Nie jest to żaden moab, bo no też dwa tygodnie nie grałem, ale też nigdy nie zdobyłem ze snajperki żadnego moaba na trybie takim normalnym jak FFA czy właśnie Team Deathmatch. Jedynie tam mi się zdarzyło na z serwerze na snajperki same, no i również z jakiegoś rsasa i tak dalej, z barety, ale z msr nie, także no to taki tylko drobiazg, nie wiem po co to mówię wcale, ale to nieważne. W sumie to i tak ja dużo mówię o różnych tematach w tych filmach, bo kiedyś pamiętam oglądałem jeden filmik Loczka, którego tutaj pozdrawiam i tam on jedno zdanie, jeden przekaz, który można wyrazić w jednym zdaniu. Opowiadał przez cały filmik, ja nie wiem jak to można zrobić Jeszcze do tego poziomu nie, nie dostałem, nie dorosłem, czy nie wiem jak to powiedzieć Ale no to mnie bardzo zaśmieszyło, że Przekaz, który można w jedno zdanie sobie powiedzieć On rozłożył na jakieś 5 czy 7 minut I, i jakoś mógł cały czas o tym mówić bez, bez no, takiego tutaj, a patrzcie tutaj jak mnie zabił ten gościu Zabiłem go, on się raspuje za moimi plecami, tutaj welcome in mw3 Oczywiście tak w ogóle jak pewnie wielu ludzi stąd się tutaj orientuje z moich widzów to loczek miał mnie w swoich w swojej liście polecanych przez długi czas od jakichś, gdy miałem jakieś 600 subskrypcji to mnie dodał do tej listy za co mu nigdy w sumie nie podziękowałem także dzięki Pomogło mi to na pewno urosnąć tą widownie jakoś tam. Troszeczkę. Nie jest to jakieś nic wielkiego, aczkolwiek no, na razie mi wystarcza. Mogę do kogoś coś sobie powiedzieć, nie? Do Was tutaj, do Ciebie, się tutaj odnieść, porozmawiać sobie na jakiś temat, powiedzieć coś, jakieś pomocne rady dać i tak dalej. Do troszeczkę większego grona to trafia, bo te grono Call of Duty niestety. W Polsce nie jest zbyt takie popularne, i ten mój kanał całkiem jest spory jak na właśnie Call of Duty, chociaż no wiadomo, że normalnie to wcale nie jestem znany na tym YouTubie. A tak poza tym to pewnie you might be wondering dlaczego nie chciało mi się grać przez te ostatnie dwa tygodnie właśnie w Call of Duty? A to dlatego, że powróciłem sobie do Lola League of Legends. I to jest bardzo ciekawa gierka i tak patrząc na to z innej perspektywy to tam zauważyłem, że naprawdę potrzeba więcej skilla pod takim aspektem, że jeżeli tam się sprzeciwia 30 poziom przeciwko takiemu pierwszemu, takiemu gościowi, co dopiero zaczyna się sprzeciwia, taki, który już no dosyć dłużej gra, no to ten początkujący nie ma kompletnych szans. A w Call of Duty gościu wyjmuje sobie FMG Akimbo, może startować do gościa co ma 1000 godzin przegranych. Tak to niestety jest. No i niestety, no nie będę tutaj narzekać na te Call of Duty. Ale po prostu napodoba no, mi się te League of Legends, bo ja lubię tak myśleć w takich gierkach i tak dalej. Sprawia mi to przyjemność. Jak na razie to może nie jestem jakimś świetnym graczem League of Legends, z którego można brać przykład i tak dalej. Mogę robić poradniki, własne tam guide'y każdej postaci i tak dalej. No niestety jeszcze taki pro nie jestem, aczkolwiek, zastanawiam się właśnie nad tym żeby zostać takim dobrym graczem League of Legends i zrobić jakieś właśnie filmiki na ten temat, na, tu, na temat tej gry. Natomiast na razie chciałbym zdobyć jakiś większy poziom, może wrzucę taki mecz, taki bardziej właśnie jeszcze na tym poziomie, co teraz jestem. Mam 16 poziom. Wtedy miałem też konto na maksymalnym poziomie 30. Aczkolwiek, jak tam miałem, może z 200 wygranych, to też nie jest tak dużo. No i właśnie tak się zastanawiam nad tym, że może bym wrzucał jakieś filmiki z League of Legends, ale najpierw muszę, no, być, stać się lepszym w tej grze, a co do Call of Duty to na pewno seria z, ze Spec Ops będzie kontynuowana, bo to mamy jeszcze nagranych parę odcinków, no i później oczywiście nagram resztę do końca tych misji z Cusco. no i nie wiem, jeszcze... Jak z tym Call of Duty, na pewno jak wyjdzie MW4 to pewnie sobie kupię, pogram, ale na razie no w MW3 za bardzo mi się nie chce grać, ale na przykład takie mecze jak ten to nie jest problem dla mnie zdobyć, bo nawet po dwutygodniowym odstępie udało mi się go zdobyć, także myślę, że coś takiego może się pojawiać na moim kanale swobodnie w miarę często także no właśnie to by było na tyle na ten filmik, bo już koniec czasu, a już tutaj zacząłem płynniej gadać. No ale trudno, no to będę się z wami żegnać. Do zobaczenia i cześć.